Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Właśnie sobie zdałem sprawę, że wy nawet nie macie pojęcia, ile razy ja zaczynam film, zanim stwierdzę tak wewnątrz mego umysłu: okej, dobrze, to wyszło nieźle, lecimy dalej. I wtedy właściwie jak już ten pierwszy bieg wrzucę prawidłowo, to cały film leci jak z płatka. Ale to pierwsze hej, cześć, siemano wam wszystkim, tak zwykle z 5 razy robię, ponieważ tu mi nie pasuje, że zaharczałem tutaj źle, potem jakąś wymowę zrobiłem i tak dalej. Jak już się odpalę, to się odpalę, tak więc moi drodzy, kontynuujemy. Ja znowu zaczynam pięknym trybem fotograficznym, zawsze staram się jakiś ciekawy ruch do tego zrobić. W tym przypadku było to double dźgnięcie dzidą. Moi drodzy, wiecie co robimy? Wiecie co robimy. Będziemy teraz likwidować obronę, którą sobie tutaj porozkładali. Ja zakradłem się od tyłu do tego zamku i zobaczymy, jak bardzo mi się to uda. Jest tutaj trochę przeciwników, być może skończy się na totalnie otwartej walce z nimi wszystkimi. Być może nie, nie jestem pewien, ale zobaczymy. To wszystko jest w tej chwili dla mnie tajemnicą. Odkryjemy prawdę na temat tej tajemnicy razem. Tak więc zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię, a ja lecę przed siebie. Przyznam się wam, nie mamy wiele czasu, zanim na kanale z powrotem zrobi się tłoczno, ponieważ Cyberpunk wychodzi już za parę dni. Będziemy sobie też streamowali Phoenixa, może już nawet był stream z Phoenixa na kanale, nie jestem pewien, jak to się tam dokładnie poustawia, dlatego nie jestem w stanie wam tutaj nic teraz powiedzieć na pewno. Pomoc, muszę zabić się, typa. O, dobrze, wciągnął go. Wybaczcie, jak zabijam ludzi, to po prostu nie mogę się od kaszlu powstrzymać. Czemu ja to kurwa zrobiłem? Nie umiem go trafić, kurwa, nawet. Zaraz będzie alarm na cały kurwa obóz? Czy może nie będzie? A może i nie będzie? No jakiś bąbel mi tutaj biegnie, ażbym się tutaj wyjebał jak debil. Dobra, umieraj po prostu, żeby twoje ciało jeszcze nie spadło. Zapomnieli o mnie? Mam szczerą nadzieję, że o mnie zapomnieli. Zdecydowanie wygodniejsze to będzie w następnych chwilach, jeżeli o mnie zapomnieli. No, cholerny kaszel. Prawie oszukał mnie cholerny kaszel. Cóż mogę więcej powiedzieć? Dobra, balisty, nie balisty, mamy rzeczy do niszczenia, a nie ludzi do zabijania. A jeżeli będę musiał przy tym zabić jakiś ludzi, no to trudno się mówi. Ma tutaj trzech na celowniku. Bum, trzech nie żyje. Kurwa, kto mnie zobaczy? Ten na dole przeżył, jebaniec. Jak mogłeś? Kurwa, no. Okej, dobra, teraz nie żyje. Tutaj jeszcze jeden widziałem, podchodził, ale czy on jest świadomy mojej obecności tutaj? Nie jestem pewien. Sprawdźmy. Nie mogę sobie wejść na to nawet. Halo. Proszę mi go tutaj podświetlić. Gdzieś ty się podział? Hopie! Hopeju! Gdzie polazłeś? Totalnie zniknął, a za chwilę mi pewnie wyskoczy i wywoła totalny, wielki, ogromny alarm. O, przepraszam, tutaj cię mamy. Nieważne, nie doceniłem twojej obecności. Okej. Zlikwidowałem wszystkie najbliższe mi zagrożenia. Duża liczba przeciwników właściwie się kompletnie nie zorientowała, że się tutaj znajduje, czyli nie, plan mniej więcej idzie zgodnie z planem, a ja widzę rzeczy, które muszę tutaj powyłączać. Będę miał pasek postępu, tak jak to ostatnio było też i w poprzedniej misji. Zobaczymy, ile uda mi się tutaj zrobić bez jakiegoś totalnego wykrycia. Czy ja... nie. Potężne pociski, muszę je unieszkodliwić. No, bezproblemowo, mordo. Szczególnie, że oni, jak widzicie, kompletnie nie słyszą, że ja w ogóle rozwalam te rzeczy. Dlatego nie powinno być to wielkim problemem. Póki mnie nikt nie wykryje, nie zobaczy i uda mi się ich zlikwidować na czas. W takim przypadku, kiedy mnie właśnie zobaczą. Ale też widzę, że gdybym sobie wyekwipował na przykład łuk drapieżnika... Cholera jasna, to już mogą zobaczyć. Tak, zdecydowanie wygląda, jakby to zobaczyli. Mamy też jakieś skarby tam na dole, zapewne zamknięte za kluczem. Nie zdziwiłoby mnie to. Rozwalenie tego kotła z olejem raczej mogło przyciągnąć jakąś uwagę. Kurwa, kto? O Jezus Mary, łucznik naprawdę? Przepraszam, kusznik. Krzyknął? Biegną? Będą mnie atakować? Bić? Wszyscy mnie widzą? Okej. No to skoro wszyscy mnie widzą, to nie ma sensu już się dalej ukrywać. Szczerze mówiąc, panie kuszniku, you die! Dobra, tego nie zabiło akurat, nieważne. A ty? Czego ty jeszcze ode mnie chcesz? Dobra, wiecie co? Powiem szczerze, od początku akcja super cicha mnie jakoś nie satysfakcjonowała, jak o niej myślałem, dlatego po prostu wezmę i ich wymorduję. Wszystkich, których trzeba wymordować. Tutaj kolejny cwaniaczek podchodzi. Kolejny cwaniaczek, dostał prosto we wrażliwy punkt. Gdzie oni mają te wrażliwe punkty? Dla kogo wrażliwym punktem jest jego łydka? Dziwne trochę. Właśnie po tej drabinie mamy tutaj ludzi do zabicia. Hehehe, dziabdzidą oczywiście. Gdzie mamy kolejne rzeczy do zniszczenia. Ała! Diabło mnie coś! Pieprzony jakiś łucznik mnie dziabnął. No i nawet nie chcę oberwać w nogę. Pyk! Pieprzony. Dobra, chodź, bijemy się.
Będziemy się napierdalać. O, wow! Kolejni kusznicy. Czy oni do mnie z balisty napierdalają? No ja już tak coś poprzednio czułem, że byłem balistami atakowany w tej lokacji. Kurde, ale byłby pogers, gdybym ja to wcześniej zniszczył, wiecie? Ale o tym jakoś nie pomyślałem. Nie przyszło mi do głowy, że faktycznie są tutaj pieprzone balisty. Dobra, teraz już nie będziecie tacy cwani. I to jeszcze kusznik pieprzony. Gościu chwyta za balistę, bo wie, że gówno mi zrobi, jeżeli nie będzie miał w rękach potężnej maszyny bojowej. Wow, halo! Ty, jaki cwany się tu zrobiłeś nagle. Hehe, unik. Bum, 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 bum. Jeden atak, który wykonacie w moją stronę, już właściwie oznacza, koledzy, waszą śmierć. Tak was tylko poinformuję. Ponieważ moja dziabdzida niszczy wasze tarcze, a mój unik daje mi slow motion, które sprawia, że no generalnie wszyscy umieracie. A zróbmy sobie to, tak dla zabawy. Dobra, kolejny z głowy, tutaj kolejna balista do rozwalenia. Ja po prostu będę szedł i niszczył. A to już! Aha, ty! To ja tylko te miałem zniszczyć, nawet nie muszę głębiej wchodzić w całą tą lokację? Ty, no to mega wygodnie w sumie. Tutaj mam za to jakiś skarb, który ja bardzo chętnie bym sobie zabrał, ale pewnie będzie ukryty za kluczem, co? Czy ja mam ten klucz? Nie jestem pewien. Jo, i finalny obrót. Uuu, panie dzidowniku, zasłużyłeś na mój szacunek. Zginiesz moim ulubionym atakiem. Jezus Maria, to mi się... No nie wiem, z czym mi się to kojarzy. Kto tak skręca karki w taki pojebany sposób? Przeszukaj skrzynię, gotowe. Wiecie, kto tak skręca karki? W ogóle co to jest za pytanie? Tak jakbym miał w głowie listę ludzi skręcających karki, no. Ale wiecie, o co mi chodzi, ty. Bo mi to łatwiej będzie chyba wyjść jakoś totalnie inaczej. Takimi samymi ścieżkami, jakimi tu przyszedłem. Ty! Tego to nie zobaczyłem w ogóle nawet. Okej, też zasługujesz na piękną śmierć. Ho! Nie wiem, czy taka piękna jest w twoim mniemaniu. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto umiera, będzie zdania, że umarł piękną śmiercią. Nikt się nie dowie, co tak naprawdę przechodzi przez głowę człowieka w tych ostatnich chwilach jego życia. Kiedy światełko jego życia dogorewa. O, mój koń nawet tutaj na mnie pięknie czeka. Zaraz obok złoża. Koniu! Chodź! Nie denerwuj mnie! Pragnę cię dosiąść. 400 metrów od nas jest Gidrich. Ja kurwa, kaszle, głowa mnie boli. Dzisiaj dziwny dzień. Jeszcze do dentysty idę. Nie wiem, czy się wam chwaliłem. Jeżeli byliście na live Lifiga, słyszeliście, udało mi się znowu, po raz kolejny, nie pierwszy w moim życiu, skruszyć sobie zęba na bułce. Tak, to jest to. Genetycznie słabe zęby, które dziedziczyłem po mamie. No nie mam do niej żalu, ale no niestety nieprzyjemna trochę sprawa, kiedy sobie człowiek je burgera, nagle dotyka językiem zęba, a tam pół zęba nie ma, elo. Tak więc no, odbudowanko będzie. Zaraz jakieś protezy w wieku 27 lat, to będzie to. Dobra, mamy tutaj Sigurda, który nas strasznie wkurwia. Wow, jaki roszczeniowy jeszcze ton, braciszku. Ale wredny się zrobił. It is not dreams that led me here, Eivor. I've had visions, prophecies from the gods. Visions. I'll sacrifice to Tyr this day, the Lord of Justice, the harbinger of flawless victory. Sigurd, what prophecies? Jak ten hejtam za nim w ogóle drepta. Tak, panie Sigurdzie, tak, jest pan królem wszelkiego stworzenia. Tak, jestem gotowy, lecimy, rozpocząć szturm. Give the command. Nie mam nic lepszego do roboty teraz. Let's be quick about it. My scouts tell me a force of King Alfred's men is on the march. Let's end this before that flap-mouthed pudding has a chance to hit back. Kurde, to ja taką tam wojnę zrobiłem w środku tego całego fortu. Rozwalałem te balisty, te oleje. Myślałem, że będę musiał jeszcze dalej pójść. A to gówno. Proszę bardzo, jak się wieśniaki ekscytują na myśl o mordowaniu ludzi. No powiem wam, gdyby moim codziennym zajęciem było przerzucanie gnoju, to w sumie taka odmiana w postaci mordowania gnojów, ha! See what I did there? Byłaby w sumie perspektywą całkiem miło spędzonego dnia. Szturm czas! Zamek Cinebelle! Nie wiem. Szturmowanko, proszę państwa, szturmowanko. Nasi ludzie już tutaj, widzę, atakują. Strzelaj w ogniwa, aby opuścić most zwodzony. Ty no, jakbym nie mógł tego mostu opuścić wczoraj, czy tam wcześniej, nieważne. Ale ja teraz mam tą umiejętkę, że mogę szturmować przez ludzi. Kurwa, dobra, tego nie dam rady. Ale jakieś postaci poboczne prędzej.
Strzelaj w ogniwa. Gdzie te ogniwa się znajdują? A, cyk, cyk, cyk. Tam z drugiej strony, co? No to wydaje mi się, że musimy zrobić jakieś sneaky podejście po lianach. Dobrze, że mi je tutaj rozwiesiliście, panowie. No i czemu do mnie balistę dalej napierdalają? Miało ich nie być. Ja mogę też to chyba zrobić teraz, nie? Ilu was tutaj mamy? Cyk, cyk, pyk, pyk. Uuu! Dobra, paru umarło. Lina zniknęła. Chodzę w powietrzu. Ach, te umiejętności asasyna. Prawdziwie niesamowite. Siema, koledzy! Ale jebnie teraz. Uuu! Dobra, to mogę ich nadepnąć. Haha! Kurwa, nie sięgłem go. Koledzy go zasłonili. Dobra, nieważne, jak zaraz zrobię obrót dzidą, to nikt nie będzie miał tam już nic do powiedzenia. Autentycznie, muszę w najbliższym czasie jakieś inne bronie sobie znaleźć, bo z tymi dzidami jest po prostu za łatwo. Albo jestem już za silny na ten obszar cały. Dobra, gdzie mamy tutaj? To muszę... Tyk! Okej. Najprostszy sposób wejść na górę, żeby być zaraz obok, tutaj sobie postrzelać. Pewnie jakoś od boku bym też dał radę podejść i to samo zrobić, ale tam mech, po co? Gdzie mamy te balisty, które do mnie strzelały? Czy może to po prostu byli łucznicy? Nie jestem pewien. Nasi tutaj już się wbili do środka. Niebieski kolor opanuje wasz pomarańczowy kolor. Mówcie co chcecie, ale jednak niebieski jest trochę lepszy niż pomarańczowy. A przynajmniej w Anglii w tej chwili. Dobra, tam widzę, musimy wejść na górę, żeby coś znowu otworzyć i zniszczyć. Ruszaj do kraty. Spoko, mordo. Gdybym tylko miał okazję na przykład wytrenować wszystkich waszych żołnierzy, żeby potrafili tak chodzić po ścianach jak każdy właściwie bohater tego. Ty, co ja mogę z tym zrobić? Mogę sabotować. A, to sabotujmy, jak to wygląda. Odpinam to po prostu? Rozbrój. Pyk. A mogę też sabotować. Aż się wyleje na nich, jak tu podejdą? Nie wiem, nieważne. Mogę to na pewno zrobić. Explosion! To się podpali, nie podpali? Dobra. Aj, tak, zdecydowanie się podpali. Ty, no i napierdalają do mnie jeszcze jakimi rzeczami odgórnie. Dobra, ale ja mam tutaj coś innego do roboty. Wewnątrz, okej. Jakieś mechanizmy pewnie wewnętrzne opuszczające te bramę, co? Siema, chłopaki! Przyszedłem się z wami pobawić! Wow, ogniem. Hehehehe. Bum. Ojej. Proszę, bądźcie mymi płonącymi pułapkami. To jest idealny plan dla mnie. Idealne ustawienie. Zium, 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 zium. Ogień mógłby trwać dłużej. Ja w ogóle inwestując w drzewko czerwone mam zdecydowane bonusy do ognia. To jest też w ogóle zajebiste. Ten to w ogóle się nie zorientował, że ja tutaj jestem. Jesus. Słabe macie te tarcze. Kto wam kurwa robi te tarcze? Nie wierzę. Kurwa, Gucci? Wygląd ponad użyteczność? Nie wiem. Albo może polskie youtuberki? Sprowadzacie tarcze z Chin i tylko swoje naklejacie metki? Metki, czy tam, nie wiem, na rachunku piszecie, że 100% polskie wykonanie. Angielskie w tym przypadku raczej. Dobra, podnosimy. Wszyscy ludzie tutaj już nie żyją, więc myślę, nie zajmie to dużo czasu. Nikt nam nie przeszkodzi. Ale jaki dobrze zrobiony system, nie? Z jaką łatwością Eivor otworzył wielką bramę. Dobra, szukamy pani królowej, szukamy pana z Wessex też, chyba żeby go zamordować, tak mi się wydaje, chociaż to jeszcze zobaczymy. O, walczymy w pojedynkę? Ja bardzo chętnie! Koleżanko. Cyk. No dobra, Idwino, chodź. W końcu się możemy ponapierdalać jak prawdziwe woje. Jesus, ale sobie tutaj mieliśmy w pojedynkę kurwa walczyć, a nie normalnie 7 twoich, ja jeden. Jesus, ona mnie tutaj napierdala, dobra. Nie denerwować mnie, kurwa. Ja bym chciał normalnie tego użyć. Jesus, czemu nie pozwolił mi użyć mojej umiejętności? O, teraz będzie pięknie. Cyk! Słabe punkty. W kolano! Kurwa, nie zasłaniaj kolana bronią, kobieto! Ty, no normalnie nie mogę jej w kolano pierdolnąć, a w ramię? Nie chcę się dać. Ziom! Wow! O Jezus Maria, ledwo miałem na unik. No dobra, Edwino, możemy w końcu mieć tutaj trochę prywatności teraz? Te. Uniki czy dziabnięcia? To jest dobre pytanie, nie mogę się zdecydować. Chyba uniki byłyby lepszym rozwiązaniem. Dobra, laska trochę bije, ale ja mam dziabdzidę. Powinna być także skuteczna. Dziab, 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 dziab. Uch! Dobrze, fantastycznie to podziałało. Może teraz mi pozwoli jej w nogę strzelić? Jakbym tylko kurwa trafiał. O, chciałaś się uleczyć. Nie. Jeszcze masz jakieś słabe tam miejsce? O jebana, co to kurwa jest? Miny rzuca. Ty, no takich rzeczy to w tej Anglii się nie spodziewałem, muszę przyznać. O, dostała w ramię. Cios ogłuszający. O, jak pięknie on to dojebało. Fantastycznie. Hono tutaj do mnie. Tu. Ojej, potężny atak, koleżanko. Ja też mam potężne ataki, wiesz? Dziabdzidą na przykład.
Mój popisowy atak! Uhu! Zajebiście. No i pokonana. Nie była zbyt wymagająca, muszę przyznać. Tylko dużo ludzi dookoła przeszkadzało, nie mogłem się skupić. To był najprostszy szturm ze wszystkich do tej pory, no ale hej, jak się z taką nędzną flakowiną walczy, to jakby nie spodziewałem się nawet wyzwania. Dobra, gdzie ten kamień pieprzony, bo takie afery o niego są? Daj kamienia! You felled the lofty lady. Gidrich. Do what you must, Thane of Dungheaps. As one loyal to her shire and her people, I know which of us God favors. Eivor bested you. It's for Eivor to decide your fate. Niech zostanie wygnana, czy Gidrich weźmie ją pod swoją opiekę? Aha, czyli nie mam opcji zabić. Niech Gidrich weźmie... Jak ją wygnamy, to obawiam się, że znowu sobie znajdzie kolegę, żeby tutaj wrócić po prostu, skoro już sobie gościa z Wessex przybratała, więc niech Gidrich weźmie ją pod swoją opiekę. You fought with honor and purpose. For that, I put you in Gidrich's care. He will see you're treated well. I will. So long as you recant your friendship with that pot of warm piss, kubłem szczyn. O, zgodziła się. Proszę, jaka pokonana. Honor, fium, w dół. I fulfilled my promise to you. I trust you will do the same. An oath between our people. Aye, you've done us well, Eivor. I thank you. And if ever you need the like, I'll do what I can. I will. Count on it. I'd be quick about plundering. King Alfred will be on his way, and he won't be alone. Hmm. To mogłem nie rozpierdalać tych wszystkich balist i dzbanów z olejem. Mogłyby się przydać do odpierania kolejnej osoby, która zaatakuje. Dobra, gdzie ten pieprzony kamień jest? Tutaj na pewno mamy jakiś fragment zbroi. To ja poproszę. Pawęż Shishi! Okej, jakaś tarcza szalona. Postąpiliśmy zgodnie z swoim życzeniem, bacznie obserwowaliśmy normańskich strażników, sługa uniżony. No gówno wam te obserwacje dały, tak szczerze mówiąc. Dobra, mamy spoko broń. Którędy oni poszli? Gdzieś tutaj musi być zejście na dół, zatem tam z prawej. Podziemia? Nie, górne piętro, co? Otwarcie drzwi. Sigurdzie, gdzie jesteś? Ta szuka kamienia. Dobra, let's go. To ten kamień taki wielki? Myślałem, że taki mały będzie, jak fragment Edenu. I've seen this somewhere. I know these words. Oho, pogadanka z Odynem? One who stands at a threshold should take great care to look around, for who knows what foes lie in wait in the halls beyond. I've passed through this doorway once before, but Sigurd, in a dream, no, faktycznie. Once, a thousand times, a thousand. Co się tutaj dzieje? Nadal jesteśmy na etapie, hej graczu, powiemy ci jeszcze parę rzeczy, które sprawią, że będziesz miał kurwa kisiel z mózgu. Ale poczekamy trochę z wyjaśnieniem. Hej, tam oczywiście z podejrzliwością się na nas tutaj patrzy. Nie podoba mi się to, chociaż trochę się uśmiechnął, tak jakby zobaczył, że nie wiem, zrozumieliśmy. Basim, Boże, pierdolę mi się ciągle, to jest Basim. And yet I feel their meaning. And the ash tree, I see the great tree of life, her boughs reaching skyward, opening the way. It's just as you promised, Basim. All you foretold was true. Eivor, I am more than I appear to be. So much more. This is wicked magic, Sigurd. Dark Seder, do not listen! No, this is real. This is everything. To the walls! To the walls! Absolutnie, ego naszego braciszka. King Alfred of Wessex, marching up the rise with a mess of soldiers. Have we time to escape? The men are spent. We've not a chance in blazing hell. A parley. A to gorzej. We must call a parley. I will speak. And the King of Wessex... We'll listen.
No ego Sigurda wyjebało jak bęben waszego starego na po 50, no. Yet I'm close enough to Wessex to hear myself praised from morn till twilight. Return to your singing subjects, then, and leave the affairs of Mercia to the Danes. Not till your pagan war songs are safely out of hearing. Okay, Król Alfred raczej nas nie lubi. Please. Proszę, ten mu oczywiście szepta do ucha i on zaraz posłucha. Please. Let's men. Coś się zjebało z dźwiękiem, dublują się niektóre kwestie. After which you leave Mercia, and we fall back north of River Ouse. These terms are fair. Wulfric! My war thane. Ale grubo. You will go with Giedrich, brother. Name your man. Sigurd Jarl. I offer myself. Thank you, Basin. King Alfred. Wait. Paladin Fulke. You with this company? I was, my lord. To recover from Edwin what was mine by right. Oho! Jakaś zdrada? Sigurd is the only man you need. He's worth more than 20 other men. He is the son of a king. Jak go sprzedała. And his heresies are profound, my lord. He claims to be a living god. Co za pizda. Podła trolico. I'll gift myself to you, King Alfred. Because it is not my fate to die by your hand. Brother. Have faith that the Lord God watches over you all. Dajcie mi tą armię Alfreda, pokroję ich dwoma dzidami. Let me hold him. Do what you must, but treat him with care. Co to jest, podwójna zdrada? Zrobiła to, żeby mieć Sigurda blisko siebie? Taki ma plan? Oni nie znają chyba tego planu. Co się dzieje w ogóle? By all the gods, Basim. What was that? I will shadow them. They shall not get away. Wow, Basim, tak, ale ci ufam. Super plan. Jak nic, powiedz tylko słowo. Pobiegnę za tobą w ogień. Zjem nawet, kurwa, czarną część banana. Jak tylko mi powiesz, że jest spoko. Nie, nigdy. Nie ma szans. Czas ograbić ludzi, którzy tutaj nie żyją. O Boże, Sinbel. No dobra, braciszek poszedł w takim razie z królem Alfredem. To nie wygląda najlepiej, szczerze mówiąc. A ja nie mam nawet zapasów. Nie mamy kolejnego zadania do śledzenia. Tutaj kamień sagi ukończono. Jest git. Kamienia nie mamy. Chociaż może i mamy ten kamień? Nie jestem pewien, czy on go tutaj został. Alfred go zabrał. Tamta niby zdradziła. Sigurda oddała. Ukończono wątek Oxenefort Sire. Kamień paladynki. No teraz już rozumiem, czemu to się nazywało kamień paladynki. No bo chodziło o kamień paladynki, tylko ona ewidentnie roszczy sobie prawa do własności tego kamienia. Dobra, no wróćmy do Randvi, nie będzie zbyt szczęśliwa, że jej mąż został zabrany. Ale tam, to ma wyjebane na to, szczerze mówiąc. Coś czuję, że jakby nie skończy się tam jego przygoda, więc chodźmy do wioski. Mamy chyba zasoby, żeby coś kolejnego rozbudować. Nie jestem pewien, co tam teraz będzie dobrze rozbudować. Może chatę rybacką, może jakieś muzeum, coś takiego. Natknąłem się na jednego questa pobocznego, który wymaga użycia wędki, albo nawet dwa. A wędki nadal nie mam, więc mogłaby mi się przydać do łowienia jakiejś ryby. Nie wiem, czy tak dla zabawy w wolnym czasie, chociaż raczej do questów. Znalazłem jednego World Questa, gdzie musiałem wyłowić jakąś, kurwa, krowę z rzeki, która coś zjadła, coś takiego. Nie wyobrażam sobie łowienia krowy. Ale to w późniejszym terminie. Hi, Eivor! Hi, Eivor! No tak, tutaj możemy to zbudować, ale dobra, najpierw Randvi nie będzie zbyt zadowolona, zapewne z tego, jak poszło w Oxenefort Sire. Pewnie będzie szczęśliwa, że udało nam się tam sojusz pozyskać, oczywiście, od Giedricha, ale strata męża Sigurda, naszego jarla, mimo wszystko, trochę ją może zdziwić. Our work is done in Oxenefort Sire, but
The cost has been high. I feared as much when this letter arrived. From one called Fulke, addressed to you. O, co tam zdążyła napisać? Gods, that witch. It is there on the table. Do wilczej... do wilczej paszczy. Przesyłam ci błogosławieństwo samo stworzyciela i Boże. Piszę tylko po to, by cię uspokoić i dać ci znać, że Sigurd jest w dobrych rękach i w zacnej kompanii. Będę go traktowała z należną mu troską. Zakon, do którego należy, potrzebuje takich ludzi jak on. Pod wieloma względami jest on ideałem, do którego dążymy. Bogiem noszącym cielesną powłokę człowieka. Mam tylko nadzieję, że on sam to zrozumie równie dobrze jak ja, zanim załamie się pod ciężarem swych cierpień. Da-da-da-da-da, braciszek dołączy pewnie do zakonu poprzez manipulacje, przekonywanie i fałszywe informacje o Fulke. No to wszystko kurwa jasne. Wiemy, czemu będziemy musieli go zdradzić. Same order Kjotve followed. The order that Basim and Hytham have pledged to destroy. Eivor, what has happened? Sigurd has been taken hostage, captured by King Alfred and given to a woman named Fulke, a very dangerous woman. What does she want with him? I will spare you Fulke's ramblings, but know this. Sigurd did his part to secure an alliance with a thane called Gidrich. Gidrich is an honest man. And will come when I call. Until that time, Basim will locate Fulke. Look for his message when it comes. Jesus. No cóż, tak właśnie jakby ja cały czas mam jakieś takie przypuszczenia, że Basim nie bez... sto surowców, to możemy coś jeszcze więcej rozbudować, to za chwilę. Basim nie bez powodu tak naciskał na motyw tego kamienia, aczkolwiek wiedzę o kamieniu posiadała Fulke, która jest w zakonie. Tylko pytanie, czy Basim wiedział, że Fulke jest w zakonie i specjalnie doprowadzał do tego w ten sposób, czy może on jako ten od asasynów chciał... O, jest ten lisek, którego uratowałem, jest teraz członkiem naszego obozu. Podejrzliwy jest Basim. Mam wrażenie, że on to wszystko robi nie bez powodu, właśnie w taki sposób, w jaki robi. Dobra, uwaga, ekwipunek? Coś mam tutaj? Jakieś tam pierdoły, jakaś nowa broń. A to ta tarcza. Jako masz umiejętność tarczy? Ona tak śmiesznie wyglądała. Bomba usypiająca detonowana po blokowaniu 5 razy. Okej, dziwaczne, ale okej. Co teraz w takim razie? Musimy z nią wpaść na pomysł kolejnego sojuszu. Pójdziemy w kolejne miejsce zapewne. Ale też mamy motyw questa dla niej, który doprowadza do romansu. A ja bym bardzo chętnie sobie poromansował z naszą koleżanką Randy. Na pewno mamy kolejne miejsce, do którego możemy się udać. Lunden i Oxenford Sire zrobione. Mamy teraz w takim razie to. Moc 130, więc tak akurat dostaniemy za to pieniądze. U góry mamy 250 oraz... 190, no to Jorvik będzie pewnie po Sirope Shire? Nie wiem, poczekam, aż oni to będą wymawiać. Ale widzicie, całkiem sporo terenów jest już naszych. Całe 5. Trochę ich jeszcze potem zostało, ale lecimy przed siebie. Co mamy tutaj? A tak, Chilbert. Into a difficult situation. The Shire has been mired in a long war with Rodri, king of the Britons. Chilbert hopes to negotiate a peace with the Britons of the West. Lisa przyszedł. For one so green. I hope your tutelage has prepared him well. Indeed. But I think it best if you supervise these talks. If Chilbert can make this work, we will gain a valuable alliance. Pamiętacie bądź nie, Chilbert to jest syn, ten, który nie chciał brać udziału w walce, kiedy żeśmy w drugim wątku fabularnym pomagali Ragnarssona, żeby przejąć tamto królestwo i jego ojca wrzucić na tron. Dobra, róbmy to. Jest naturalna chyba kolejność wykonywania tego wszystkiego. Shirope Shire. Trudy wojny. Shiropshire, o. He and Ivar should be in Quatford just now. You will find it along the Efin Hafun River. Będzie Ivar jeszcze. Ciekawy jestem, jak tam Ivar wychowujący tego chłopaka na prawdziwego woja. Hej, masz ochotę powalczyć? No to zapierdalaj. Ale Ivar, nie mam broni, nie mam przeszkolenia, nie umiem walczyć. Się kurwa nauczysz na bieżąco, panie. Jak mnie mój wujo dał pierwszy kieliszek wódki, to nie wiedziałem, o co chodzi, ale 3 dni później już byłem alkoholikiem i wuj był ze mnie dumny. Żeby nie było, te historie nie są inspirowane moim życiem, wcale nie żyję w patologicznej rodzinie. No to tak, wiemy gdzie się udać. Udamy się tam zdecydowanie, jakieś najazdy tutaj kolejne fajnie by było zrobić. O, Lincolnshire dałbym radę. A poza tym, no potrzebujemy zasobów. Tutaj tak średnio moc 340. Essexe za to jest w miarę chyba, wydaje mi się, w moim zasięgu. 151 to jak najbardziej. Żeby, wiecie, wioskę rozbudować normalnie, nie?
Co ja teraz chcę tutaj uzyskać? Nie wiem, zastanowię się w innym momencie. Na razie chciałbym odpalić ptaszora i zobaczyć, co fajnie by było mi zbudować, ponieważ mam tutaj pewien wybór. Tutaj mamy co? Piekarnia. Zwiększa wartość profitu z uczty. Nadal nie wiem, o chuj chodzi z ucztą, więc trochę niewiele mi to mówi. Ja chyba tego rybaka zrobię. Wiecie co? W pierwszej kolejności to może być przydatne. Mieć tą wędkę do niektórych questów chociażby. Szczególnie, że stać mi na całkiem sporo. 7000 tych skrzynek mam. Dostaję to za tak wiele rzeczy, tych skarbów, które podnoszę. A tak to mamy chatę rybaka. Krucza przystań idzie do przodu. Czwarty z 6 poziomów. It's my grandfather, really. But he says the best way to learn responsibility is by working. Besides, between you and me, I'm better at it. More of a people person, you know? I do. Wow. It's good to have you. Both Nie cwaniacz młody, bo sam wylądujesz normalnie na haczyku. Mam dla ciebie to i owo. I have something that may interest you. Naprawdę? Aha, no tak, mogę mu oddawać jakieś zgłowione ryby w zamian za... Za nagrody. Chyba gościu mi da tatuaż za ryby. Dorsz duży. O, mam jakiegoś dorsza dużego. A no tak, bo ja niektóre kurwa z tych ryb przecież przypadkiem jedną rybę na live zabiłem rzucając w niego dzidą. Mam jeden przycisk po prostu zrzucenia wszystkiego co mam. Nie wydaje mi się, muszę lecieć po tych listach, po prostu patrzeć, które mają ramkę. Jak mam ramkę, to mogę oddać. Dobra, jebać, nie interesuje mnie to. Właściwie chodziło mi tylko, żeby dostać wędkę, którą mam teraz tutaj dostępną, proszę bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, jak się łowi, będę musiał to potrenować w takim razie. Chowaj tę wędkę. Wyłącz. Dalej, na pewno co najmniej na jeszcze jeden budynek nas stać. Tutaj mamy browar, to są profity z uczty. Czy jest tutaj jeszcze jakiś budynek, którego jakby przeznaczeniem nie są profity z uczty? Profity z uczty. Tam mogę rzymskie artefakty oddawać. To akurat może być fajne. Tutaj uczta. To wiecie, takie rzeczy to szczerze mówiąc ja bym wolał zbudować na samym końcu. Mieć najpierw te, wiecie, usability, że tak powiem. Browar. No chyba zrobię to muzeum, nie? Hodowla drobiu też, profity z uczty. Tak, idziemy. Muzeum zrobimy. To jest gdzieś tam na tyłach, tak więc sobie podlećmy. Mogę nawet wierzchowca chyba wezwać, o ile dogoni mnie tutaj, bo ten koń naprawdę ma czasami problemy ze sobą. Dasz radę? Idziesz tam w ogóle, koniu? Jesteś? Wow, dzięki. W końcu przyjechałeś. Patataj. To muzeum może w sumie fajnie wyglądać. Popatrzcie na samo miejsce, w jakim będziemy je tworzyć. Jakieś filary, które tutaj zostały z nie wiadomo kiedy w sumie. Mam nadzieję, że mnie będzie stać w sumie, bo tak pewien nie jestem, ale może. I stać mnie. Na jeszcze jedną rzecz będzie mnie stać. God damn! Coś tam muszę jeszcze zbudować, żeby gród poszedł do przodu i awansował na jeszcze wyższy poziom. Dobra, muzeum takie małe, gówniane, drewniane. Myślałem, że jakoś te filary będą wykorzystane, ale to chyba proszę o zbyt wiele. Pogadajmy za to z tym typem, bo jakieś tam rzymskie artefakty mam nazbierane i coś tam za to będę miał. Nawet jeśli będą to tylko tatuaże. I am Octavian Claudius Britannicus. No to taki trochę dziwna osoba jak na normański obóz. If you were wondering what good I will bring to the settlement, you need only look to the greatest empire the world has ever known. Yes, I have seen their great ruins. Always impressive. But you have not seen them restored to their former glory, and I can help. Ava, have you ever been in love? O czym ty pierdolisz, chłopie? I wonder if you know the feeling of having your very heart pulled from your chest as it pursues the elusive object of your desire. I wonder if you have ever known the bitter agony of seeing your beloved in the arms of another. I have known such a pain, and Maximus was its source. One of your lovers? Oh, gods, no! No. Maximus is a snake and a leech. A slime-encrusted, blood-sucking viper of a man. He stole from me my beloved. A perfectly preserved statue of a legionnaire. It is all I desire in this world. Last I heard, Maximus was holed up in and around London, holding my beloved captive, leering and pawing at it, no doubt. If you should ever see him, give him my regards. By that, I mean spit on him. Then recover my statue. Wow, gość autentycznie brzmi jak mokry sen każdej nauczycielki polskiego.
Kolejne relikty, proszę bardzo, nie ma problemu. Co ja za to dostanę? Schemat rzymski posun Grumaka, a to chyba będą tylko ozdoby do obozu. Mam tego jeszcze więcej, proszę. Co tym razem dostanę? Schemat rzymski posąg. Mam jeszcze więcej? Nie, teraz 10 muszę wrzucić. Dobra, widzę, że jakby zbieranie tego i wymienianie tylko i wyłącznie na ozdoby do naszego obozu nie jest jakimś niesamowitym dealem. Dobra, kolejne rzeczy do zbudowania. Coś tutaj się jeszcze znajdowało? Proszę mi pokazać. Co mamy tutaj? Profity z uczty? Niech będzie. Oaza sztuki i wojny na argumenty. Stać mnie na to? Nie jestem pewien. Nawet jeżeli chciałbym poczekać do kolejnego poziomu wioski, żeby zbudować jakieś sensowniejsze budynki, no to nie będę... a jednak obrażenia przy zabójstwie. 3+... Okej, dobra, zróbmy to. Widzę, że te chaty też mają jakieś bonusy. Nie są takie oczywiste i gameplayowe, ale statystyki mi buffują, co? Chata Elvisa i Holgera. Gdy osada rośnie, wydawane w niej uczty są coraz huczniejsze. Rozpocznij ucztę oznajmiając to biciem w dzwon. Okej, czyli ja ucztę mogę jakby sam wyprawiać? To takie interesujące. Gdzie jest ten dzwon? Ja mogę tak sam, autentycznie sam z siebie ucztę rozpocząć? Muszę to w takim razie obadać. Jak ja mogę czerpać w takim razie te profity? Gdzie ten kurwa dzwon? Dajcie mi w dzwona pierdolnąć! Jak rozpocząć ucztę? Jak ona wygląda i o co w niej chodzi? Interakcja. Mogę sobie też usiąść tutaj. Zaraz tutaj Doug przybiegnie i zacznie mi opierdalać, więc może lepiej nie. Nie chcę mi się z nim użerać. Wkurwia mnie ten chłop straszliwie. Okej, moi drodzy, tutaj jest ten dzwon, tutaj jest dzwon. Rozpocznij ucztę. Rozpocznij ucztę. Korzyść z uczty, obrażenia przy zabójstwie. Wydawanie za długotrwały profit do twoich atrybutów. Aha, czyli muszę zapłacić za ucztę i dostanę te profity, które odblokowałem budując te domki, co? Okej. Myślę, że jeszcze coś sobie zbuduję, zanim rozpocznę ucztę. Chociaż tam 50 wydać na ucztę to nie jest dużo. No okej. Moi drodzy, co my tutaj mamy teraz do roboty? Mamy parę questów i dostałem informację, która w sumie ma duży sens, że wszystko, co nie jest oznaczone znaczkiem World Questa, czyli na przykład tego, co mamy w Londynie takim, to jest to quest, który jest faktycznie, praktycznie częścią fabuły w Valhalla. Niekoniecznie będę robił wszystkie, ale zdecydowanie interesujące jest na obcej ziemi, czyli porozmawiaj z Randvi. Możemy jej zaproponować teraz przyjażdżkę do Grante Bridge i zobaczymy, jak to się skończy. Ewentualnie rozpoczniemy, przesłuchajmy tą rozmowę i tak będziemy kończyli odcinek, ale zobaczmy, czy ona będzie zainteresowana małą wycieczką. Randvi, take a break. Let us make for Grantebridgeshire and get you out of this musty room. Do you mean now? Right now? Of course. You said you were tired of all this, so why not stretch your legs and fill your lungs? I did ask, didn't I? You're right. Lead the way, Eivor. Okej, nie trzeba było jej długo przekonywać w takim razie. Dobra, moi drodzy, kolejny odcinek zaczniemy od małego randkowania z Randvi. Randwikowania, jak to mawiają. I zobaczymy, jak to się dla nas skończy. Tak więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Udało się nam zdobyć dzisiaj Oksenę Fortsire i będziemy lecieli potem dalej, jak tylko trochę poromansujemy. Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, jeżeli się podobało, a ja uciekam. Pa, pa.